No, to lubię. Po prostu za tym przepadam. Kiedy podczas kręcenia filmu mam takie doskonałe materiały. Spójrzcie Państwo. Wykadrowane sceny z filmu i teraz jaką łatwość mamy w tym momencie, żeby to sobie odnaleźć tutaj w tle, no i zrobić zdjęcia, które później się pokrywają z tymi filmowymi. Marek, nawet ty zadałeś sobie trud, żeby coś takiego wykonać. Ja rozumiem, że to ci służy jako co? Jako pomoc dydaktyczna, czy powiedzmy oprowadzasz jakieś wycieczki, czy zdarzają się tacy właśnie zapaleńcy jak ja, że cię namawiają, żebyś coś opowiedział o tym serialu? Ja to przede wszystkim wydrukowałem dla siebie. Kiedy rzeczywiście robiłem sobie takie moje wizje terenowe, to mi oczywiście pomaga się zidentyfikować tutaj w terenie, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, czasami jak ktoś przyjeżdża, coraz częściej coraz więcej ludzi chce to po prostu obejrzeć, więc to idealnie pasuje, to mi idealna pomoc dydaktyczna na takie wycieczki. Tak wydawałoby się, że tyle lat, czarno-biały, starodawny serial, a tu jednak to zainteresowanie jest, ludzie pytają, ludzie gdzieś cały czas gdzieś zadają mi pytania i przyjeżdżają, rzeczywiście dostaję maile, telefony, słuchaj, a chcielibyśmy obejrzeć, gdzie kręcili Czterech Pancernych? Proszę bardzo, jedziemy. Właśnie. Dlaczego znajdujemy się w tym miejscu, Marku? Powiedz. Odcinek Rozstajne Drogi, odcinek Most, to jest ten tragiczny moment, kiedy załoga Rudego trafia do szpitala podczas walk na warszawskiej Pradze i obiekt, który widzimy za nami, to jest stary oficerski klub wojskowy. To jest aktualnie cały czas klub wojskowy 11. Dywizji, która stacjonuje w Żaganiu. I ten obiekt zagrał w naszym serialu szpital. Szpital wojskowy, w którym przebywa załoga. Wnętrza tego szpitalu zrealizowano we wrocławskiej wytwórni, w halach zdjęciowych. Natomiast taka znana wszystkim scena randki, właśnie Janka i Marusi. Grigori tutaj podgląda Marusię z Jankiem, jak oni tutaj... Grześ próbuje się tutaj troszeczkę podglądać. Tak, nie ma tam sceny jakichś erotycznych serialu, ale tutaj jest pocałunek taki pełny. Jest pełny pocałunek, do którego dosyć mocno cenzura się czepiała. Tak, komisja kolaudacyjna miała tutaj troszeczkę wątpliwości, że tu troszeczkę za dużo tej erotyki jest. Ten pocałunek jest taki dosyć namiętny. Tak czy inaczej, ta scena została zrealizowana tutaj. Autentycznie scena rozgrywa się zimą. Scena oczywiście była realizowana latem. Cały serial w Żaganiu był realizowany w czasie wakacji 1965 roku i tę zimę tutaj zainscenizowano w postaci soli po prostu, która była rozsypywana wokół tych drzew, która imitowała śnieg. Klub oficerski, klub Czarnej Dywizji obecnie, czyli szpital wojskowy z naszego serialu. No tutaj warto nadmienić, że jedna osoba, odtwórca głównej roli, Janusz Gajos, jest rzeczywiście tutaj, że tak powiem, ranny, jeśli można użyć takiego sformułowania. I ten jego gips, który on nosi, to jest autentyczny, ja rozumiem. Rzeczywiście Janusz Gajos uległ na planie zdjęciowym dwóm wypadkom tak naprawdę. Jeden wypadek to jest dosyć poważne poparzenie dłoni. Zresztą ten moment został zarejestrowany w filmie. Natomiast drugi wypadek, o wiele poważniejszy, polegał na tym, że aktora po prostu przejechała ciężarówka. No ja tylko z mojej strony, takiego gościa, który jest pierwszy raz w tym miejscu, w tej części Polski, i tak patrzę na te obiekty wojskowe, bo to jestem pełen, że tak powiem, uznania, że to jest w tak dobrym stanie, w tak dobrej kondycji te wszystkie utrzymane budynki. Szczególnie klub, który dosłownie kilka miesięcy temu został ukończony remont generalny, kapitalny, to jest świetne miejsce, tu się bardzo dużo dzieje cały czas, zresztą miałem okazję i przyjemność tutaj też uczestniczyć w jakichś prezentacjach, moich prelekcjach. Wygląda naprawdę imponująco. Pokażę Państwu za chwileczkę. Tutaj mamy taki stawik z takim mostem. No, wygląda to bardzo malowniczo. Jeszcze szczególnie teraz w tym kolorycie jesiennym prezentuje się doskonale. Aż zachęca do takiej wycieczki. Jak Państwo gdzieś będziecie przejeżdżali, to warto się tutaj zatrzymać. Ten parking jest ogólnie dostępny, rozumiem. Tak, tak. To jest oczywiście obiekt wojskowy, ale on jest oczywiście poza terenem jednostki. To jest ogólnie dostępne miejsce dla wszystkich. Okay. To nie był przypadek, że ten temat jest tak w Twoim życiu obecny. Jesteś autorem książki. Jesteś zapraszany często właśnie do programów, które są poświęcone szeroko rozumianemu tematowi
II wojny światowej, wojsk pancernych i samego serialu, tak? Tak. Pamiętam takie spotkanie z Jerzym Niteckim, kierownikiem produkcji serialu Czterej Pancerni i Pies. Po którymś z tych kolejnych spotkań pan Jerzy mówi, wiesz co, mówi, ty jesteś piątym pancernym. Dla mnie, dla fana Czterech Pancernych, takie zdanie było czymś niesamowitym. Wyróżniającym. Prawda? Ja rzeczywiście ten serial znacząco wpłynął na moje życie. I prywatne, i zawodowe, i to nie jest żadna tajemnica. Pierwszy mój świadomy kontakt z serialem to jest mniej więcej w wieku 6 lat, kiedy go obejrzałem po raz pierwszy. I już wtedy mi coś się w głowie przestawiło. Mnie w tym serialu przede wszystkim zafascynowała technika wojskowa. Janek Marusia, relacje tutaj, przygody. Też, owszem, Szarik, owszem, ale czołg. To jest to, co mnie... I to się ciągnęło za mną właściwie cały czas. Do tego stopnia, że czasami świadomie, a czasami podświadomie szukałem kontaktu z tym sprzętem wojskowym. Jeździłem na jakieś zloty, spotkania. Przez wiele lat pracowałem jako wolontariusz w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie przy renowacji, przy naprawach sprzętu. Aż pewnego dnia po prostu... Jeśli chodzi o książkę, ja wcale nie chciałem pisać żadnej książki. Ja po prostu chciałem sobie taką książkę pewnego razu kupić. Po prostu chciałem, żeby ktoś napisał taką książkę, z której dowiem się wszystkiego o moim ulubionym, ukochanym serialu. I ja czekałem na tę książkę, czekałem i niestety się nie doczekałem. I w pewnym momencie po prostu podjąłem decyzję, że no trudno, muszę sobie sam tę książkę napisać. I to jest jakby geneza powstania tej rzeczy. Zacząłem świadomy kontakt już taki bardziej, powiedzmy, naukowy, czyli kwerendy, poszukiwania biblioteki. To są czasy jeszcze przed internetem, więc wyjazdy do bibliotek. I ponieważ moja książka nazywa się Przewodnik po serialu i okolicach, mnie właśnie te okolice bardzo szczególnie zainteresowały, a konkretnie plenery zdjęciowe. Ponieważ wiele lat pracowałem też jako przewodnik turystyczny, więc stąd nazwa tej książki. Proszę Państwa, a teraz się przenieśliśmy do Lublina, czy pod Lublin, tak? Tak, brygada pancerna wkracza do Lublina, wjeżdża do miasta. W rzeczywistości jest to ulica Kościuszki Żaganiu. I to jest uliczka, którą widzimy tutaj. Domy pięknie zachowane, to są te same drzewa domki. Nam przeszkadzają troszeczkę. Co prawda zaburzają drzewa, ale to są dokładnie te same domy. Mieszkańcy tej ulicy zagrali w tej scenie. Dzieciaki, które tutaj witają załogę Rudego i wkraczające czołgi. Rekwizyty, część rekwizytów, bo scena przygotowywania przed wizytą u nauczycielki i w fabryce jest realizowana też tu, w tym samym miejscu. Eksponaty, rekwizyty typu lustro, w którym Janek się przegląda, miednica. Pracownicy z miejscowego zakładu zapraszają załogę na spotkanie do fabryki. W tej kolejności, prawda? I jednocześnie też nauczycielka zaprasza na krótką wizytę. No i mają troszeczkę dylemat, co wybrać. I wtedy właśnie, jak nie wiadomo, pogodzić? Tak, dwie niezależne, indywidualne wizyty. W każdym razie to rzeczywiście zostało zrealizowane tu na ulicy Kościuszki w Żaganiu. To nie jest jedyny kadr. Zaraz o 90 stopni odwrócimy kamerę i pokażemy właśnie dach, który się świetnie zachował i on bardziej nam tutaj pasuje, jest bardziej rozpoznawalny, jeśli chodzi o te kadry filmowe. O ile dobrze pamiętam, to ten dach jest widoczny w filmie. Ten niższy daszek i tamten szczyt wyższy z tamtej strony, one są widoczne. Wichura, który podjeżdża ciężarówką i zabiera załogę na spotkania, dwa spotkania, czyli najpierw w fabryce, a później u nauczycielki. To jest tu. Same przygotowania oczywiście były zrealizowane tutaj na tym skwerku niewielkim. To jest nawet sosna, która jest widoczna też w serialu. To teraz, proszę Państwa, jedziemy do pani nauczycielki na jakże smaczny obiad, gdzie pojawiają się również gotowane jajka i zobaczymy, jak damy sobie z tym radę. No i przyjechaliśmy na obiad tutaj do pani nauczyciel. Dom jest rozpoznawalny, no szczególnie te drzwi. Ja mam też zbliżenie drzwi, zaraz zrobię też Państwu tutaj zdjęcie i pokażę. I co, Marku, oni nie podchodzą od tej strony? Nie. Aktorzy podchodzą od strony rzeki. Tam jest teraz mur, kiedyś tam był płot i furtka. I od strony rzeki podchodzą pod drzwi wejściowe, gdzie wita ich nauczycielka. I to zostało tylko tu zrealizowane, bo już samo wnętrze, czyli sama ta uroczysta kolacja, czy to był obiad, on już został zrealizowany we Wrocławiu w hali zdjęciowej.
Ale mamy cały czas te same drzwi, pięknie zdobione, eleganckie, takie z tymi wzmocnieniami. Ja tak się zastanawiam właśnie, jak często tutaj ktoś przyjeżdża tak w poszukiwaniu tych lokacji filmowych, bo na przykład Sami Swoi, to dwa domy mamy, tak? W jednym domu bardzo otwarcie przyjmuje się gości, pokazuje się, a drugi dom jest po prostu tak, że tak powiem, zamaskowany i niedostępny, że zupełnie, że tak powiem, przeciwstawne podejście do tego. Czy tutaj, nie wiem, czy tutaj często się ktoś pojawia, no chyba jak chyba ja tutaj jestem chyba najczęstszym gościem, jeśli ktoś chce to zobaczyć, to tak, przechodzimy sobie tak, tutaj. Tak, pomyślałem, że to nie jest takie wcale łatwe, żeby do odnalezienia, nie, to musiałby ktoś skorzystać właśnie z jakichś informacji źródłowych, albo przeczytać tak, twoją książkę, gdzie ty wręcz chyba podajesz lokalizację. Czy... Tak, to przecież nie jest żadna tajemnica. Natomiast my zresztą przez wiele lat tutaj właścicielem tego domku był pan, który był weteranem II wojny światowej. My z nim utrzymywaliśmy kontakt. Zresztą miałem możliwość odwiedzić sobie i porozmawiać tutaj z panem i byliśmy w środku też. Ten pan niestety no, już parę lat temu zmarł, ale charakterystyczne miejsce. Takie typowo nasze serialowe rzeczywiście, czy tam nawet jak się spotykamy z w jakimś gronie znajomych, to zawsze gdzieś tam sobie tutaj podjeżdżamy. Ulica Nadbobrze w Żaganiu, czyli dom nauczycielki z odcinka Radość i Gorycz. No i teraz udajemy się do fabryki. Z domu nauczycielki troszeczkę sekwencję zamieniliśmy, tak? Bo powinno być w filmie było odwrotnie, tak? Bo najpierw jest spotkanie w zakładzie, a potem udajemy się do nauczycielki, a my byliśmy u nauczycielki i teraz przyjechaliśmy do tego zakładu. Tak, fabryka wtedy funkcjonująca, zakłady tkanin dekoracyjnych Dekora w Żaganiu, która zagrała jakąś lubelską fabrykę, która podejmuje jako gości załogę Rudego. Pancerni na ciężarówce Wichury jadą, wjeżdżają od mostku, tak, Czerną, tak. Przekraczają ten mostek i tutaj przez jeszcze oczywiście starą bramę, bo to jest taka współczesna, improwizowana brama, przez tę bramę wjeżdżają na teren zakładu, gdzie są podejmowani przez załogę tej fabryki. Przy czym wnętrza, te sceny, które rozgrywają się we wnętrzu, już są zrealizowane we wrocławskiej wytwórni w atelier. I był ten moment, gdzie była ta masówka i właśnie ta pieśń rewolucyjna tam tak wybrzmiewała. No to tak się uśmiechnąłem, ale uśmiechnąłem się dobrodusznie, że tak powiem. No niestety takie czasy. Film powstał wtedy, kiedy powstał i trudno tutaj tego uniknąć. Natomiast były też zastrzeżenia komisji kolaudacyjnej do tych scen. I tutaj na przykład w przypadku tej wizyty pancernych w fabryce były zastrzeżenia co do tego bankietu, który tam jest organizowany, że pancerni jedzą i piją, a wszyscy patrzą dookoła, a ludzie się przyglądają. To też jest troszeczkę takie, wydaje mi się, jak ja to oglądałem, że takie niezręczne, tak? Tak dziwnie się składa, że byliśmy w okolicach, czy powiedzmy, Żagania, ale w samym Żaganiu, centrum Żagania, to niewiele było tych ujęć, tak? Z tego, co rozumiem. I tak i nie. To znaczy w samym centrum Żagania, czyli właściwie w miejscu, gdzie teraz jesteśmy, powstała w zasadzie znaczna część z odcinka Most, czyli odcinka, w którym w zasadzie załoga Rudego walczy o warszawską Pragę. Tak. Natomiast te sceny batalistyczne podczas walk o Pragę, one są w zasadzie podzielone między Żaganiem, starówką żagańską, Wrocławiem i wytwórnią wrocławską, bo część zabudowy tej starej to jest dekoracja w wytwórni. Natomiast my znajdujemy się w takim bardzo charakterystycznym miejscu, które wielokrotnie jest widoczne w odcinku. W tle kościół świętego Piotra i Pawła, fragment dachu Urzędu Miasta i stara zabudowa, gdzie w zasadzie ten Rudy 102 to podwórko przemierza tutaj wielokrotnie w różnych kierunkach, tak jak to robi ta nasza właśnie magia filmowa. Litka prowadzi czołg, bo to tak, Litka, pamiętam, jako pamiętam, mieszkanka Warszawy, tak, warszawianka, ona pomaga się chłopakom zorientować, gdzie są. Ona prowadzi to natarcie. Pomaga jej chłopak, mały chłopak. Który później zostaje raniony. Który później zostaje ranny. To jest ciekawy wątek żagański, ponieważ to był mieszkaniec Żagania. To był chłopak, który
którego reżyser wyłowił z tłumu gapiów i zaangażował go do tych kilku scen. To taka rola zmówiona była, bo tam on ze dwa, trzy zdania... To jest rola mówiona. Prosił ją, żeby ona kontynuowała dalej, żeby go zostawiła. Tak, tak, rola mówiona. Zresztą ja z panem Kazimierzem Maleszą, bo tak się nazywał, wiele razy się spotykałem. On mieszka teraz na Pomorzu, ale tu w Żaganiu bardzo często bywa. Widzimy się, pokazywał, opowiadał mi wiele. Wbrew pozorom, Kazik zagrał praktycznie większość scen swoich we Wrocławiu, czyli między innymi w okolicach placu Grunwaldzkiego. Ale to miejsce jest tym takim najbardziej chyba charakterystycznym z tej naszej starówki żagańskiej, które zostało zaangażowane jako plener do odcinka Most. No i ta starówka to już teraz tak chyba bardziej z nazwy, bo te bloki, które stoją tutaj, no to wyraźnie są to jakieś już bardziej współczesne zabudowania. Za plecami, za kamerą mamy również też taki blok i tam też blok. Także tutaj jakby ten fragment, ten kwartał jest tak częściowo zabudowany już nowoczesną. Tak, zresztą w 65 roku, jak już realizowano zdjęcia do serialu, tę starą po niemiecką zabudowę częściowo już wyburzano i praktycznie zaraz po zakończeniu zdjęć, w zasadzie filmowcy wykorzystali te ruiny w ostatniej chwili. Te wszystkie budynki właściwie zaraz po filmie zostały systematycznie rozebrane, zostały nieliczne tylko, no i zostały powypełniane właśnie tą współczesną architekturą betonową. Cała akcja walki o Warszawę rozgrywa się tak naprawdę w kilku tu sąsiednich ulicach. To są bardzo krótkie ujęcia, bardzo szybkie ujęcia. Czołg przejeżdża, skrzyżowanie jedno, drugie i to są rzeczywiście ten obręb tutaj ulicy Długiej, ulicy Brackiej, która jest tutaj za tymi blokami. Zresztą jest takie bardzo słynne ujęcie, gdzie Rudy wyjeżdża z bramy kamienicy i takim pięknym driftem po bruku skręca w lewo. I to jest dosłownie ulica, która znajduje się za tymi blokami. Ta kamienica już nie istnieją. Proszę Państwa, w tym miejscu będziemy kończyli tą wycieczkę żagańską tropami serialu, ale to nie jest jeszcze... To nie jest nasze ostatnie słowo, tak? Bo Marek obiecał, że weźmie udział również w tej części dotyczącej Kłodzka i nie tylko. A jest to, tak jak Państwo wiecie, pewnie zdajecie sobie sprawę, że tam jest zlokalizowane bardzo dużo tych miejsc właśnie filmowych, serialowych. Stąd też na pewno poświęcimy na to co najmniej jeden, a może dwa, a nawet trzy odcinki. No zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. A dzisiaj, Marko, no bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas, że poświęciłeś czas i do zobaczenia. Tak? Cała przyjemność po mojej stronie. Czołem pancerni. Czołem pancerni. Dzięki.